Mocne, prawie stoczniowe porozumienie. Bardziej to by było do Arki Gdynia pasuje, tak? Jeszcze. Ale jaki Gdańsk? Ale nie. Tutaj bardzo duża inicjatywa zarządu Prosny i kontakt nawiązany przez pana prezesa i ludzi w zarządzie. Dla nas to jest świetna sprawa, że kluby oddalone ponad 100 km od Wrocławia i wiemy, że jest tutaj, są tutaj kibice, którzy przyjeżdżają czynnie na mecze Śląska-Wrocław, więc dla nas jak najbardziej taka współpraca wiąże się z korzyściami nie tylko marketingowymi, ale też mamy nadzieję, że w takich mniejszych miejscowościach uda nam się znaleźć jeden, dwa talenty, które w przyszłości będą w stanie zasilić pierwszy zespół Śląska-Wrocław. W dużej mierze jako akademia jesteśmy w stanie współpracować z trenerami też Prosny Wieruszów, zapraszać trenerów na staże do naszego klubu. Możemy wspólnie dzielić się naszą wiedzą, przekazywać informacje czy doświadczenia, jakie my posiadamy. Również bardzo chętnie będziemy zapraszali zawodników tych utalentowanych z Prosny Wieruszów, bo też tak jak słyszymy, to akademia powoli się będzie rozbudowywała, te grupy młodzieżowe mają powstać, więc tak jak również powiedział dyrektor Dariusz Tyrka, no, mamy nadzieję, że taki jeden czy dwa talenty się tutaj również gdzieś tam znajdą i ci chłopcy w przyszłości mają szansę trafić do tak wielkiego klubu jak Śląsk Wrocław. I no, jesteśmy szczęśliwi, że kolejny klub dołącza do nas i ta rodzina Śląska Wrocław się rozbudowuje. No, możemy wyciągnąć tylko same korzyści, tak? Będziemy uczyć się od najlepszych, będziemy mieli wgląd w wszystkie treningowe sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji młodych dzieci. Liczymy na to, że tych dzieci będzie dużo. Za chwilę ruszymy z naborem dzieci do tych szkółek. No co, no, możemy, tylko oba kluby mogą na tym skorzystać oczywiście, my więcej oczywiście, ale myślę, że będzie dobrze.